Odbierz tego darmowego skina po nowej aktualizacji już teraz w Fortnite dla każdego gracza. Jeśli obejrzysz ten film, powiem Ci dokładnie, jak możesz go już zdobyć i zaraz będziesz grał tym nowym skinem. Powiem Ci o darmowych nagrodach, Majest Malesie, trybie rankingowym, ale na początek łapka w górę, subik, dobijmy 100 000 subów, bo live odcinki sobie na kanale YouTube i Twitch, także wbijajcie i proszę wpisz kod SAYKAMFESKAY, bo będą mega mocne sklepy, a Ciebie nic nie kosztuje i dziękuję, jeśli masz mój kodzik, jesteś najlepszy i jeśli go masz, to też szybko bierz udział w konkursie na 20 złotych PST, sprawdzasz, czy mój kod Ci nie wyga, follow na Instagramie, subik na YouTube i komentarz pod filmem, który masz w opisie i wyniki zaraz na live i jeszcze parę osób, które kupiło coś z moim kodem. Dziękuję. Pierwsze co, nowy sklep. Nie zmienił się on jakoś bardzo po nowej aktualizacji, ale co ciekawe, ikony zaraz znikną ze sklepu Fortnite, także możliwe, że jest to już ostatni dzień albo ostatnie kilka dni, gdzie możecie je kupić, także szybko śpieszcie się, ale dzięki temu również wiemy, co dokładnie wejdzie w najbliższym czasie do Fortnite'a. Na pewno powróci cały Marvel, który będzie mogli kupić w okolicach 25 maja. Do tego powróci masa, ale to masa rzeczy z serii ikon muzycznych, także szykujcie fałdolce, bo będzie naprawdę grubo i do tego, z tego co wiadomo, będziemy mogli również kupić inne ikony, na przykład tak jak ikony piłkarskie, czy parę innych skinów właśnie w Fortnite. Do tego wrócą również rzeczy, których nie było po 1000 dni i wróci większość emotek serii ikon muzycznych, także na pewno będziemy mieli na sobie dać fałdolczyki, bo sklepy będą dosyć mocne aż do nowego sezonu. I to musisz wiedzieć, rankedy właśnie weszły oficjalnie do Fortnite i możesz już wbijać rangę, jest to największa zmiana od kilku lat w Fortnite i to musisz wiedzieć, bo każdy teraz będzie grał rankedy, jest to specjalny tryb, który jest już w Fortnite i tak dla niego masz specjalne nagrody dla wszystkich graczy, ale to nie koniec, system działa tak, że macie 8 różnych rang, od brązu do Unreal, czyli najlepszej rangi, no i po prostu będziecie teraz sobie grać zamiast casuali. Specjalne rankedy są dostępne w wyborze trybów i polecam wam je zagrać i napiszcie, jaką rangę macie albo jaką będziecie wbijać. Działa to w ten sposób, że im lepsze gry grasz, tym lepszą rangę otrzymujesz, im więcej killi zrobisz i miejsca, tym lepsze rangi otrzymasz, no i możesz sobie po prostu je wbijać od brązu do jakichś tam lepszych rang. I tutaj uwaga, każdy teraz będzie to grał, dlatego że jeśli będziecie mieli na przykład słabą rangę, czyli jakiś brąz, srebro, czy coś, dodaje wam tylko przeciwników z tych rang. Epic strasznie mocno to rygorystycznie podchodzi, jeśli masz słabą rankę, otrzymujesz tylko tak słabych przeciwników jak ty, co oznacza, że na tym trybie obecnie nie spotkasz spoceńców, jeśli masz słabą rangę, więc polecam wam gorąco grać ten tryb, bo jest on na pewno ciekawy. Za wbicie odpowiednich rank otrzymujesz specjalne nagrody, które są takimi rzeczami za właśnie granie tego trybu, także warto sobie to ogarnąć i pewnie ten tryb będzie teraz mocno zmieniany i testowany przez Epic, także możliwe, że jakieś zmiany niedługo się pojawią. I oczywiście arena została już całkowicie usunięta, także aren nie da się grać, ale taką nową areną jest po prostu, no właśnie, tryb rankingowy. I z tego co widziałem, wszyscy streamerzy zagraniczni, no właśnie, grindują te rankedy, także wybijaj, sprawdź ty też, czy ten tryb jest aż tak fajny, jak właśnie oni mówią, ale do tego Epic rozdało dwa nowe skiny, w sumie za darmo dla graczy Fortnite i są takie dwa dodatkowe skiny, które właśnie trafiły po aktualizacji i ja oba otrzymałem. Pierwszy jest to Chime, czyli jest taka właśnie ziomeczka samuraj w czarnej całej wersji, no normalnie jest ona dostępna jako niebieski skin, a teraz otrzymaliśmy cały czarny wariat i skin wygląda naprawdę dobrze. Do tego również Midaska, która jest w pakietu z fałdulcami, również otrzymała nowy skin i możemy sobie go odebrać, wchodząc po prostu do Fortnite. Jest to taki niebieski skin, który wygląda naprawdę dobrze i szczerze te skiny mega zyskały. Oczywiście, żeby je dostać, musisz tylko wejść do Fortnite'a i w lobby będziesz je już miał albo w szafce. Oczywiście, jeśli te skiny posiadasz w podstawowej wersji, bo są to tylko dodatkowe skiny, co oznacza, że otrzymujesz dodatkowy styl, ale w sumie skin wygląda jakby całkowicie nowy i spokojnie mógłby trafić do sklepu. I to wszystko otrzymujesz od razu po aktualizacji i od razu po zalogowaniu się te skiny otrzymałem i są na pewno dobre, a jeśli nie masz ich na przykład obecnie kupionych, możesz je kupić już zaraz w sklepie Fortnite z kodem SAYKAMFESKAY, bo jak trafią, to też będą oczywiście otrzymywały dodatkowe style, także kupujesz po prostu dwa style za cenę jednego. I do tego mega nowy news, dlatego że po nowej aktualizacji dostajemy dwa nowe przedmioty dla każdego gracza. Będzie to taki jakby plecak i taka specjalna emotka GGWP, co oznacza, że w ciągu najbliższych 2-3 dni powinniśmy te rzeczy otrzymać całkowicie za darmo w sklepie Fortnite, także będziemy mogli sobie wejść do gry, no i po prostu odebrać je wchodząc do sklepu, a następnie kupując sobie je za darmo. Możliwe również, że te rzeczy będą jakieś rzadsze, dlatego że takie rzeczy najczęściej rzadko wracają i możliwe, że na przykład będziemy mogli zdobyć na wstępnie albo za jakiś rok czy dłużej i znów po prostu nie będziemy ich mieli. Także jeśli chcesz darmowe prezenty, no to zaraz będziesz mógł je odebrać w sklepie Fortnite i co ciekawe, żadnych zadań podobno nie będzie trzeba robić, tylko będą one w cenie zero, no właśnie w sklepie, także jeśli się to potwierdzi, to oczywiście też przygotuję dla was materiał, jak to już wejdzie do gry, żebyście tego nie przegapili, bo może to szybko zniknąć ze sklepu. I również nowe informacje na temat Miles Morales'a, który oficjalnie zawitał dzisiaj do Fortnite'a. Miles Morales jest już w grze, co oznacza, że dwa nowe skiny Spidermana trafiły właśnie do gry wraz z gwarantowanymi nagrodami, które będziecie zaraz mogli zdobyć. Pierwsze co, Miles Morales będzie miał jednego skina w czarnej wersji i drugi będzie Spider-Versa w takiej czerwonej wersji, troszkę gorszej w sumie niż zwykły Spider-Man. Do tego również będziecie mogli zdobyć 5 nagród za wykonanie specjalnych questów, które zaraz otrzymacie. Sam Miles Morales nie jest jeszcze włączony, co oznacza, że nie da się go jeszcze kupić ani zdobyć i musicie poczekać, aż Epic to odpali, ale jest to już zaplanowany event, jest on potwierdzony, bo wszystkie skiny wyciekły, co oznacza, że tylko czekamy,
aż Epic je doda. Epic podobno ma je dodać między 18 maja a 8 czerwca, czyli coś między właśnie obecnym sezonem a końcem obecnego, co jest pewne, że wejdzie on właśnie jeszcze w tym sezonie, bo w sumie Fortnite przed chwilą dał zapowiedź, może będzie to już jutro, może za dwa dni, a może za tydzień, tego dokładnie nikt nie wie, ale jak wiecie, Marvel wchodzi 25, więc pewnie i tak to jest jakoś połączone. I sam Miles Morales jest dokładnie tym skinem, którego wszyscy gracze wyczekiwali, także szykujcie Paulose i dajcie znać, czy będziecie go kupować w komentarzach, bo jestem giga ciekaw, bo skin wygląda naprawdę ciekawie. I mam dla was jeszcze jednego mega ważnego newsa, o którym każdy gracz musi wiedzieć. Bardzo możliwe, że w tym sezonie nie otrzymamy żadnego eventu. Na koniec tego sezonu napisał taki jeden z leakerów, że podobno ta aktualizacja nie zawierała żadnych dużych plików związanych z eventem, co oznacza, że może się on po prostu nie odbyć. Jest to tyle ważne, że uważajcie na wszystkie informacje o nowym sezonie, o evencie, dlatego że dużo oszustów na YouTubie niestety nagrywa informacje, że event już jest, już się zaczął, że event ma na 100% i te informacje są totalnym skamem i są niczym nie potwierdzone, tak samo jak większość wycieków nowego sezonu, karnetów, mapy czy innych rzeczy, także nie oglądajcie takich filmów, ale po prostu je komentujcie, że są to w większości skamy, jeśli nie jest to jakoś potwierdzone, bo tak samo było w tamtym sezonie, gdzie dużo YouTuberów nagrywało właśnie eventy, że już się zaczęły, że już jest, że event ma na 100% i jak wiecie, tego eventu nie było, ja o tym mówiłem miesiąc przed, że to wszystko były skamy. Uważajcie, kogo oglądacie, bo w tamtym sezonie dużo osób właśnie pisało mi: Kamstar, a nagrasz o tym evencie, kiedy on będzie, i to wszystko było oszustwem, po prostu pod wyświetlenia, także niektórzy was wykorzystali i na to uważajcie, bo jest to mega popularne, szczególnie w zagranicznym YouTubie, gdzie te eventy są naprawdę już promowane, a w tym momencie nie ma żadnej informacji, żeby event miałby się odbyć i jeśli coś będzie takiego, to oczywiście może to być, ale nie jest to potwierdzone i na razie nic takiego nie mamy i nie otrzymaliśmy, jak coś takiego będzie, poinformuję was w moim filmie, także śledźcie kanał, ale na razie główną teorią jest to, że eventu może nie być. Ale teraz jakaś pozytywna informacja, że dzisiaj już możesz odebrać darmowego skina dla każdego gracza w Fortnite. Nie jest to fake, nie jest to clickbait, tylko faktycznie jest skina. Macie już sobie zgarnąć, jedyne co musi zrobić, to wbijasz sobie do Fortnite i skin jest o tyle unikatowy, że nie wiadomo, czy kiedyś będziesz do zdobycia, do zakupu albo do jakoś odebrania, bo event trwa tylko 23 maja, więc musisz się naprawdę pośpieszyć. Sam event działa w ten sposób, że musisz wbić teraz do Fortnite i następnie wykonać wszystkie zadania, które właśnie są już w Fortnite. Znajdziesz je w specjalnej zakładce eventowej, także odbijasz sobie zadania, wchodzisz sobie w zadanka i robisz je na zwykłej mapie Battle Royale. Następnie otrzymujesz łącznie aż 10 nagród i następnie otrzymujesz również tego skina. Oczywiście event można bardzo szybko zrobić i wszystkie zadania jesteś w stanie zrobić w około godzinę, dwie, więc nie jest to nic ciężkiego i dzisiaj na live będę wam pomagał i mówił dokładnie, jak szybko zadania sobie ogarnąć, żebyście już dzisiaj grali tym nowym darmowym skinem. A jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, oczywiście chodzi o skina Star Warsowego, o którym wam ostatnio mówiłem, i każdy gracz może do 23 maja zrobić sobie specjalny karnecik Star Warsowy i otrzymać tego specjalnego klona totalnie za darmo. Zrobisz sobie zadania, to jeszcze otrzymasz specjalną lotnię, która też jest za friko dla wszystkich graczy Fortnite i tylko musisz zrobić te wszystkie zadania i następnie ją otrzymujesz, tego masz 10 łącznie nagród, samego mini karnetu, który jest darmowym karnetem i jest w specjalnej zakładce, także róbcie to szybko. A jeśli chcesz wygrać 1000 V-dolców i zgarnąć 3 skiny, to jak najbardziej możesz to zrobić i też z 23 możesz powiększyć swój karnet Star Warsowy i otrzymać dużo więcej nagród, co się mega opłaca, bo wartość tych rzeczy to kilka tysięcy V-dolców. Właśnie otrzymaliśmy informację również o nowym pakiecie startowym i nie wiem, czy nie będzie to najlepszy pakiet startowy od dawna. Będzie on zawierał 600 V-dolców, będzie on zawierał oczywiście skina Julki i cały zestaw kill-offów, malowań i innych rzeczy. Pakiet pojawi się na początku nowego sezonu, czyli w okolicach początku czerwca. Co ciekawe, pakiet będzie kosztował około 15 zł i warto go kupić, bo jest to cena, tyle zapłacilibyście za same V-dolce, a tutaj macie jeszcze darmowego skina, który już też pewnie nigdy nie wróci, więc będzie to dosyć rzadkie. I sam pakiecik będzie dostępny przez cały kolejny sezon i pamiętajcie, że obecny starter pack też niedługo zniknie na koniec tego sezonu i już nigdy nie będziecie mogli go otrzymać. Szczególnie jest to fajne, że jeśli brakuje ci V-dolców na przykład na zakup karetu czegoś, to możesz po prostu ten pakiecik kupić w trakcie sezonu i sobie zgarnąć po prostu wraz z karetem. I przypominam wam, że ostatnio nagrałem materiał, jak zgarnąć 2000 V-dolców i darmowy karnet na nowy sezon i każdy może to zrobić, tak zobaczcie sobie poprzednie materiały. A jeśli ci pomogłem, to pamiętaj, łapka w górę, subik, kod, sejkam, subskrybuj, wbij na Instagrama, Twitcha, wszystkie socjale w opisie i wbijać na inne materiały. Trzymajcie, miłego ziomka, cześć!